Kosztował 2,60, płaciłem dzisiaj 3 zł. Zdrożały na linii Muszana Lubień. Teraz ja jechałem z Limanowej, to podrożał 2 zł. Ile mniej więcej ceny poszły do góry? O 50 groszy. Aktualnie 60 zł kosztuje. A poprzednio ile kosztował? 50 i 40. Byliście wcześniej o tym informowani, czy po prostu wsiadając do busa dowiedzieliście się? No to wtedy, no jak przy płaceniu. Od 50 groszy do nawet 2 zł wzrosły ceny biletów. Zostały one podyktowane, jak mówią przewoźnicy, przede wszystkim wzrostem cen paliwa. Wszystko idzie w górę, no paliwo musi iść, no. Bo jak nie pójdzie paliwo w górę, to... To nie wytrzymamy, no nie wytrzymamy. Muszą te bilety iść do góry. Jak nie pójdą, to nie wytrzyma transport. Już mniej oficjalnie właściciele firm przewozowych dodają, że bilety wzrosły, bo muszą oni płacić więcej za korzystanie z przystanków. Tak na przykład w Mszanie Dolnej radni gminy podnieśli ceny dlatego, że gminę więcej kosztuje zwłaszcza utrzymanie czystości na wspomnianych przystankach. Jedną z przyczyn będzie również naliczenie opłaty za wjazd na przystanek przez przewoźników, no ale zmuszeni byliśmy podjąć taką uchwałę. Ta opłata jest bardzo niewielka, bo jest 1 grosz za jeden wjazd. No niemniej to generuje jakąś kwotę w skali miesiąca, jeżeli przewoźnicy mają dużo autobusów. Niektórzy właściciele firm przewozowych będą musieli zapłacić nawet do 2000 zł miesięcznie za możliwość skorzystania z przystanków autobusowych. Wszystko drożeje, paliwo podrożało wszystko i wszystko automatycznie, bo się będzie drożeć. Mateusz Bokowy, TV28.